Dzień dobry Państwu. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 41. sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w kadencji 2018-2023. Witam serdecznie przybyłych radnych oraz pana Andrzeja Pieczyka, wójta gminy, panią Marię Kuru, zastępca wójta, sołtyski, sołtysów nie widzę, pana kierownika zakładu komunalnego, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów i panie sołtyski i mieszkańców, którzy łączą się z nami internetowo. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Informuję, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagranie obrad będzie udostępniane na stronie internetowej gminy. Przechodzimy do punktu drugiego. Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Czy do przyjętego i realizowanego porządku obrad są jakieś propozycje zmian? Nie ma. Przedstawiam porządek obrad. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu 40 sesji. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty. Uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 961 w trybie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu utrzymania drogi wojewódzkiej 960 oraz drogi wojewódzkiej 961 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska na 4 sezony utrzymania. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2022-2031. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej. Punkt jedenasty. Wolne wnioski i informacje. Punkt dwunasty. Zamknięcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu 40 sesji. Radni otrzymali protokoły do wglądu. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu 40 sesji Rady Gminy Bukowina Tatrzańska? Proszę nacisnąć przycisk. Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0. Protokół został przyjęty. Dziękuję. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta gminy działalności w okresie międzysesyjnym. Poproszę pana wójta. Pani przewodnicząca, panowie przewodniczący, szanowna rado, panie sołtys, słuchacze. Sprawozdanie działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Odbyło się 7 spotkań z mieszkańcami gminy na temat regulacji stanu prawnego dróg. Odbyło się 12 spotkań z mieszkańcami gminy na temat remontowania dróg. Odbyło się 1 spotkanie z mieszkańcami gminy na temat dołączenia dróg wewnętrznych do rozszerzenia stałego i interwencyjnego. Dla zadania regulacji stanu prawnego drogi na Maleckówce w Leśnicy trwa realizacja zadania. 5 kwietnia zostały przeprowadzone czynności ustalenia granic. Dla zadania regulacja granic i wydzielenie parcel gruntowych w miejscowości Leśnica, ulica Sondel, ulica Stefany zleciłem podziały geodezyjne celem wydzielenia parcel gruntowych. Termin ustalenia granic wyznaczony został na 5 maja. Dla zadania rozbudowa drogi gminnej numer K420046 Nowa Biała Białka w miejscowości Białka Taczańska z dostosowaniem parametrów drogi do klasy L
mają uzgodnienia projektów branżowych, to jest przebudowa sieci energetycznej oraz przebudowa sieci teletechnicznej. 11 maja 2022 roku decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie rozbiórki i budowy przepustów i likwidacji przebudowy rowów otwartych oraz budowy wylotów kanalizacji deszczowej stanie się ostateczna. Trwają prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów do zlecenia wydzielenia pasa drogowego niezbędnego do uzyskania prawomocnej decyzji na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, tak zwaną ustawą ZRID-owską. Dla zadania regulacji granic i wydzielenie parcel gruntowych w miejscowości Bukataczańska, ulica Grapa, zleciłem podziały geodezyjne celem wydzielenia parcel gruntowych. Termin ustalenia granic jest wyznaczony na 28 kwietnia. Dla zadania wykonania projektu oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Bukataczańska wzdłuż drogi krajowej nr 49, kilometrażu 15 km 880 m, to jest stacja paliw, do 16 km 950 m, rondo koło urzędu gminy, został złożony wniosek o uzgodnienie z UTZ starosty powiatowym Zakopanem trwa uzgadniania dokumentacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Dla zadania rozbudowa drogi gminnej nr K420043 tryb Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra na odcinku drogi od 3 km 956 m do 4 km 576 m wraz z chodnikiem oświetleniem ulicznym oraz przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 49. Trwają prace nad dokumentacją umożliwiającą uzyskanie prawomocnej decyzji na realizację zadania zgodnie z ustawą z ZRID. Realizacja zadania z ZRID podzielona została na trzy etapy. 12 kwietnia został złożony wniosek o uzgodnienie z UTZ starosty powiatowym Zakopanem. 23 marca miało miejsce wskazanie w terenie granic pasa drogowego, w związku z tym zostały złożone dokumenty w celu aktualizacji mapy pod ZRID. Dla zadania rozbudowa drogi gminnej nr K420047 Groń Leśnica w miejscowości Groń na odcinku 0 km 2 metr do 1 km 50 metr wraz z chodnikiem oświetleniem ulicznym został opracowany projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w zakresie skrzyżowania z drogą krajową nr 49 Nowy Targ Jurgów zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi krajowej. Obecnie trwają jego uzgodnienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Jednocześnie zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Tauron Dystrybucja S.A. wydał warunki techniczne na usunięcie kolizji sieci elektrotechnicznej z planowaną inwestycją. Trwają również rozmowy z właścicielami sieci teletechnicznej Orange Polska w kwestii zmiany wydanych już warunków usunięcia kolizji sieci inwestycją drogową. Odbyło się ustalenie granic 30 i 31 marca. Czynności ustalenia granic przebiegły pomyślnie dla gminy. Właściciele nieruchomości okazali duże zrozumienie. Nie poszłoby tak dobrze, gdyby nie obecność pana radnego Roberta Pęksy oraz pani sołtys Bronisławy Wrony. Za tą pomoc bardzo dziękuję. W okresie międzysesyjnym z referatu drogownictwa wydano 4 decyzje lokalizacji zjazdów, lokalizacji sieci energetycznych w pasie drogowym, dróg publicznych oraz zajęcia pasa drogowego. Odpowiedziano na 13 pism w zakresie dróg publicznych, wydano 4 uzgodnienia na połączenie działek z organami wewnętrznymi, wydano 7 uzgodnień na lokalizację sieci energetycznych wodociągowych w drogach wewnętrznych. Odpowiedziano na 11 pism w zakresie dróg wewnętrznych. W okresie międzysesyjnym z referatu ewidencji ludności tego zazwyczaj nie ma w sprawozdaniu, ale to taka ciekawostka. Przyjęto 83 wnioski o wydanie dowodu osobistego. Wydano 101 dowodów osobistych. Zameldowania czasowe i stałe 24 sztuki. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 32 sztuki. Zrobiono 300 profili zaufanych nadanych PESELi dla obcokrajowców. Sprzed ustawy 84 sztuki i nadanych PESELi od wejścia w życie sprzed ustawy 925 sztuk. W okresie międzysesyjnym z referatu budownictwa wydano 14 decyzji warunki zabudowy, 6 decyzji o umorzeniu postępowania warunków zabudowy, 3 decyzje o odmowie wydania warunków zabudowy,
jedną decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, dwie decyzje o przeniesieniu decyzji warunków zabudowych i wydaliśmy trzy decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wystąpiliśmy do RDOŚ-u w Krakowie i sanepidu w Zakopanem o zakres prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka-Tatrzańska w rejonie zwanym Grapa oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukła-Tatrzańska, to jest centrum miejscowości Białka-Tatrzańska, od terenów budowlanych w studium do linii 110 KW wzdłuż całej miejscowości. Wydano 90 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowano 76 zaświadczeń z rewitalizacji, przygotowanych zostało 6 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łącznie z referatów budownictwa wysłano 960 korespondencji dotyczącej postępowań toczących się w referacie. 15 marca 2022 roku odbyły się dwie dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami. Dyskusje odbyły się w Urzędzie Gminy na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka-Tatrzańska w rejonie Białka-Tatrzańska Środkowa, miejscowy plan zagospodarowania Białka-Tatrzańska 3B oraz na temat projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra. W dniu 14 kwietnia odbyły się kolejne dwie dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka-Tatrzańska w rejonie Potoku Remiaszowego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Potok 3B oraz na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina-Tatrzańska w rejonie Bielsku Przedomiejskiego pod nazwą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowina-Tatrzańska Przedomiejski Wierch. W sprawie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6J6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce Tatrzańskiej na wniosek wnioskodawcy zawarłem kolejny aneks terminowy na dostawę oraz aneks terminowy numer 2 do umowy dotacyjnej z wojewodą. Odebraliśmy samochód od producenta. Podczas odebrania byli również przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Białki Tatrzańskiej. Trwa kompletowanie dokumentów do rozliczenia zadania, przygotowanie umowy do użyczenia dla OSP Białka Tatrzańska tego samochodu. Dla zadania wykonania dokumentacji projektowej, przebudowy i rozbudowy drogi wewnętrznej 960 w kilometraż zerowy, kilometr 28 metr do pierwszy kilometr 720 metr w miejscowości Bukła Tatrzańska rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Przygotowano do podpisania umowę z wykonawcą zadania. Jest to budowa chodnika od ronda tu koło gminy do skrętu na Wierch Spiski. Dla zadania budowa gminnego kompleksu oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej Bukły Tatrzańskiej ukończono pracę nad programem funkcjonalno-użytkowym, ogłosiłem postępowanie przetargowe i dokonano już otwarcia ofert. W postępowaniu złożono dwie oferty, jedną na kwotę 22 755 tysięcy oraz drugą na kwotę 44 600 tysięcy złotych. W związku z zastosowanym trybem zamówienia trwa przygotowanie do przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami. Dla zadania zimowe utrzymanie dróg trwają prace bieżące, koordynacja działań i odbyło się pierwsze sprzątanie przedświąteczne. Dla zadania dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego w podziale na części w ramach projektu Nowoczesna Edukacja Drogą do Sukcesu unieważniono postępowanie przetargowe w części pierwszej, a w części drugiej rozstrzygnięto postępowanie oraz zawarłem umowę z wykonawcą zadania. Dla zadania budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z Emilią Ochotniczej Straży Pożarnej i infrastrukturą towarzyszącą dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzepiska 2 uzgodniono z Orange zakres i warunki techniczne przebudowy linii światłowodowej kolidującej z inwestycją. Dokonano wizyty w terenie z przedstawicielem Biura Projektów w celu ustalenia zakresu niezbędnych zabezpieczeń skarb potoku. Dla zadania remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Bukła-Tatrzańska unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe, ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, trwa ocena ofert i przygotowanie umowy do podpisania. Dla zadania remont drogi gminnej numer 42.0041K w kilometrażu 0, kilometr 8 metr do 4, kilometr 145 metr w miejscowości Rzepiska, gmina Bukła-Tatrzańska
Zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zleciłem aktualizację kosztorysów inwestorskich, przygotowano oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert będzie 27 kwietnia. Gmina obecnie posiada zabezpieczone środki z umowy dotacyjnej w wysokości 3 355 tysięcy na to zadanie. Brak pozostałej kwoty. Na realizację tej inwestycji konieczne będzie zaciągnięcie kredytu. Dla zadania wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej 961 na odcinku Bukowina-Zaczańska-Stasikówka, dokładnie ulica Słoneczna, odcinek o długości 100 metrów w miejscowości Bukowina-Zaczańska, wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót w organie architektoniczno-budowlanym lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę polegającej na wykonaniu chodnika, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, usunięcia ewentualnych kolizji z liniami. Zaakceptowałem przesłany wzór porozumienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, które umożliwi realizację tego zadania. Na dzisiejszej sesji przedkładam pod obrady uchwałę, która pozwoli na podpisanie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dla zadania porozumienie w sprawie przekazania zadania w zakresie utrzymania chodników dróg wojewódzkich na lata 2022 na lata 2000, do 2026. Zaakceptowałem przesłany wzór porozumienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, które umożliwi realizację zadania. Na dzisiejszej sesji przedkładam Państwu pod obrady uchwałę, która pozwoli na podpisanie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dla zadania wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów, ogrodzenia i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ulica Profesor Grocholów, zleciłem kosztorys inwestorski, złożyłem wniosek o dofinansowanie w kwocie 239 270 zł w ramach Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej. Trwa przygotowanie umowy na prace projektowe. Dla zadania wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP Jurgów. Ustalono zakres prac przy udziale przedstawicieli OSP Jurgów. Zleciłem kosztorys inwestorski. Złożyłem wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na kwotę 48 307 zł w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2022. Dla zadania zakupu mundurowania dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gmina Bukowina-Taczańska, to jest OSP Brzegi, Rzepiska 2, Czarna Góra Zagóra, Białka Taczańska, Leśnica Groń i Bukowina Taczańska. Złożyłem wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 15 tysięcy zł w ramach konkursu Małopolskie Ochotnicze Straże Pożarne 2022. Dla zadania zastosowanie odnawialnych źródeł energii, kocioł nam biomasę o mocy 25 kW wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w remizie OSP Rzepiska 1. Ustalono zakres robót przy udziale przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i projektanta. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę 50 tysięcy zł w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2022. Dla zadania przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 2 w Czarnej Górze na działkach ewidencyjnych nr 4782/1, 4779, złożyłem wniosek o dofinansowanie w kwocie 491 tysięcy w ramach konkursu Sportowa Polska 2022. Tam mamy kosztorys na 1,5 miliona na to boisko. Można wnioskować o 30%, stąd taka kwota. Dla zadania wykonania dokumentacji projektowej osiedla ulicznego w miejscowości Rzepiska, ulica Potok Grocholów, na działce ewidencyjnej 500212, 5002/1, 5001, 5000, 4513/2, 4513/1, 4485, 4486/13, 4486/12 i 4453/1 wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót w organie architektoniczno-budowlanym lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Przygotowano oraz zgłoszono zapytanie ofertowe. Wybrałem wykonawcę zadania, trwa przygotowanie umowy. Dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie Taczańskiej, kanał grawitacyjny z ulicy Taczańskiej i Leśnej. Trwają negocjacje z mieszkańcami w celu ustalenia przebiegu sieci po działkach prywatnych oraz ustalenia z projektantem. Dla zadania rozbudowa systemów alarmowych w szkołach zleciłem przegląd istniejących systemów alarmowych w szkołach podstawowych w Bukowinie Taczańskiej, Białce Taczańskiej i Leśnicy. Otrzymano oferty na rozbudowę zgodnie z potrzebami przedstawionymi przez dyrektorów szkół.
Dla zadania dostosowania obiektów w zakresie oddziałów przedszkolnych i zerowych do przepisów przeciwpożarowych dokonano przeglądu z udziałem projektantów szkół w Brzegach, Rzepiskach, Potok Bryjów, Białka Taczańska. Otrzymano oferty na prace projektowe. Dla zadania budowa linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupa z rozłącznikiem napowietrznym z uziemieniem dla zadania zasilania oczyszczalni ścieków w Białce Taczańskiej ustalono z pełnomocnikiem Tauron zakres prac i szczegółowe rozwiązania techniczne w celu przygotowania przyłącza energetycznego. Konieczne jest wykonanie przez gminę fragmentu sieci średniego napięcia oraz własnej stacji transformatorowej. Płynął wniosek Bukowieckiego Centrum Kultury o wymianę elementów instalacji alarmowej, włamaniowej oraz przeciwpożarowej w Bukowiańskim Centrum Kultury, Dom Budowy. Przygotowano odpowiedź z informacją o zwiększeniu środków dla BCK przeznaczonych na ten cel. Na sesji Rady dzisiejszej wnioskowana kwota 3300 zł, rozumiem, że będzie przekazana do Domu Ludowego. Dla zadania program na rzecz społeczności romskiej w Polsce otrzymaliśmy informację Rządu Wojewódzkiego o przyjęciu bez zastrzeżeń sprawozdań dotyczących wykorzystania i rozliczenia środków w roku 2021. Dla zadania wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Bukowie Taczańskiej dokonano odbioru robót, zgłoszono zakończenie w nadzorze w Zakopanem. W połowie marca ogłosiłem kolejną edycję letnich półkolonii sportowych dla naszych uczniów. Aktywne wakacje w gminie Bukowa Taczańska 2022. Uczniowie mieli do wyboru zajęcia taneczne 2 grupy, ogólnorozwojowe 3 grupy, piłkę nożną 2 grupy, piłkę siatkową 1 grupa. Łączna liczba przewidzianych miejsc to 140. Liczba dokonanych zgłoszeń na zajęcia piłki nożnej oraz zajęcia ogólnorozwojowe prawie 2-krotnie przewyższa liczbę miejsc. Informacje o zakwalifikowaniu ucznia na półobóz rodzice otrzymają od dyrektora Gminnego Centrum Białce Taczańskiej. Tu decyduje kolejność zgłoszeń. Nasza gmina wzięła udział w programie rządowym pod biało-czerwoną. W ramach projektu otrzymaliśmy 8 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup i montaż masztu flagowego oraz flagi. Oświetlony most zostanie zamontowany przed budynkiem Urzędu Gminy. W ramach projektu Cyfrowa Gmina przesłano do Centrum Projektów Polska Cyfrowa dokumenty do podpisania umowy na dotację w kwocie 403 650 zł. W ramach programu Już Pływam podpisałem z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim porozumienie w sprawie dofinansowania projektu nauki pływania dla uczniów. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 14 500 zł. W ramach programu Poznaj Polskę podpisałem porozumienie z Ministerstwem Edukacji. Na rachunek bankowy gminy wpłynęło już 125 tysięcy złotych dofinansowania do wycieczek szkolnych. Jeszcze z naszych szkół już w tym tygodniu wyjeżdżają na taką dofinansowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczkę. W dniu 1 kwietnia w moim imieniu pani kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego odebrałam Nagrodę Marszałka Małopolskiej Witolda Kozłowskiego, jaką nasza gmina otrzymała w plebiscycie Fundusze Europejskie są w Małopolsce za realizację projektu Nowoczesna Edukacja Drogą do Sukcesu. Złożono wniosek do programu Instytutu Dziedzictwa i Myśli Narodowej imieniem Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Fundusz Patriotyczny, edycja 2022, priorytet pierwszy. Na organizację wydarzenia kulturalnego pod nazwą Patriotyczne Świętowanie. Na organizację koncertu z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Wnioskuję o kwotę 37 500 zł i oczekuję na rozpatrzenie. Złożyłem wniosek w programie Przystań Świętego Mikołaja na realizację zajęć edukacyjnych, sportowych i turystycznych oraz zakup wyprawek dla uczniów ukraińskich, którzy przebywają na terenie naszej gminy. Wnioskowana kwota to 50 tysięcy złotych. Nabór ogłoszony został przez Fundację Świętego Mikołaja. Oczekujemy na rozstrzygnięcie, które miało być ogłoszone 19 kwietnia wczoraj, jednak z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych wniosków termin ten został przesunięty na 25 kwietnia. W naszych szkołach mamy już 104 ukraińskich uczniów i przedszkolaków. Z tej liczby 25 uczy się w 2 uruchomionych od 11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bukowie Taczańskiej oddziałach przygotowawczych. Największa liczba uczniów uczy się w Szkole Podstawowej w Białce Taczańskiej, aż 62 osoby. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i przedszkolnych. Nasz wkład własny w tym programie to 20%.
ogłosiłem 5 otwartych konkursów ofert na organizacje pozarządowych na realizację zadań zgodnych z obowiązującym programem współpracy gminy Bukłandaczańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursów jest na przełomie kwietnia i maja. Z referatu podatku wydano 6387 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego. Wydano 455 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, zaksięgowano 6730 wpłat, wydano 587 wezwań, wprowadzono do systemu 533 sztuki zmian geodezyjnych z ewidencji gruntów i budynków, zweryfikowano 11 umów dzierżawy do KRUS-u. Prowadzone jest aktualnie 10 postępowań w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za lata 2017-2021. Aktualnie w naszej gminie przebywa 1164 obywateli Ukrainy. Z tego połowa to dzieci. Było troszkę więcej, ale 183 osoby opuściły już teren naszej gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Pani Marysia? Tak, proszę bardzo, pani wójt. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Bukowina-Tatrzańska w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podstawę prawną pomijam. Rada Gminy Bukowina-Tatrzańska uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym określa się następujący zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Bukowina-Tatrzańska i jej jednostki organizacyjne w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W punkcie A zakwaterowanie, punkt B zakup środków żywności lub zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, punkt C transport z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych szpitali, punkt D zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania. Punkt E zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne. Punkt F wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej. Punkt G dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami. Paragraf drugi udzielenie pomocy uzależnione jest od posiadanych środków finansowych na ten cel. Paragraf 3. Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym, określi wójt gminy Bukowina-Tatrzańska. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bukowina-Tatrzańska. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 roku. Szanowni Państwo, jak przed momentem pan wójt w sprawozdaniu powiedział, na terenie naszej gminy jest ponad 1000 uchodźców z terytorium Ukrainy. Ta pomoc świadczona była niemal od samego początku, od 27 lutego, kiedy pierwsi mieszkańcy Ukrainy znaleźli schronienie na terenie naszego kraju. Ta pomoc była zarówno pomocą rzeczową, świadczoną poprzez gminny magazyn, jak i tutaj kwestia zakwaterowania. I teraz przepisy prawa zobowiązują nas do podjęcia takiej uchwały, żeby tutaj to wszystko, co już za nami, ale i to, co na pewno jeszcze przed nami, mogło dalej się dziać. Dlatego bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę pana przewodniczącego ekonomiki o opinię. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ekonomiki projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa? Proszę nacisnąć przycisk.
Podaję wynik głosowania. Zagłosowało 13 radnych. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Poproszę Panią Wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, uchwała w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Podstawę prawną pomijam w paragrafie pierwszym, ustęp 1. Upoważnia się zastępcę wójta gminy Bukowina Tatrzańska Marię Kuródz jako zastępcę kierownika jednostki budżetowej gminy Bukowina Tatrzańska Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach, o których mowa w artykule 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustęp 2. Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej Zofię Wojtas jako kierownika jednostki budżetowej gminy Bukowina Tatrzańska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach, o których mowa w artykule 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wysyłania przygotowanego przez Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej zapotrzebowania finansowego w systemie CAS, Centralna Aplikacja Statystyczna. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zgodnie z artykułem 39 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada Gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w artykule 9 ustęp 1 wyżej wymienionej ustawy. Realizację świadczenia pieniężnego dla podmiotów, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powierzono gminom jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przepisy z obowiązującego prawa zobowiązują Radę Gminy do podjęcia uchwały wskazującej jednostkę, która będzie rozpatrywała wnioski i realizowała świadczenia wynikające z artykułu 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z uwagi na to, że w części zadanie to realizuje Urząd Gminy, w części dotyczącej właśnie weryfikacji złożonych wniosków i wypłaty tych świadczeń, a w części związanej z zapotrzebowaniem, z wysyłaniem zapotrzebowania na te środki i później w dalszej części sprawozdaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej, zasadne jest upoważnienie zarówno zastępcy wójta, jak i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej do załatwiania spraw, o których mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. A tutaj tylko jeszcze pragnę zwrócić uwagę, że gmina wypłaca te świadczenia do kwoty 40 zł dla mieszkańców, którzy udzielili schronienia i zapewnili wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. I tak jak w treści uzasadnienia było podane, w związku z tym, że my realizujemy jako Urząd Gminy, przyjmujemy wnioski, weryfikujemy, no w zasadzie załatwiamy całą sprawę związaną z wypłatą tych świadczeń, to system jest tak skonstruowany, że zapotrzebowanie na to świadczenie i sprawozdanie z realizacji musi się odbywać przez system informatyczny dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej. Stąd prośba właśnie o takie upoważnienie zarówno dla mnie, jak i dla Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, żebyśmy to zadanie mogli w całości realizować. No i tutaj jeszcze jedna kwestia. Świadczenia nie mogły zostać wypłacone przed podjęciem tej uchwały, o której przyjęcie teraz proszę. Dziękuję Pani Wicewójt.
Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę pana przewodniczącego komisji, jak to mi opinię. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej? Proszę nacisnąć przycisk. Podaję wyniki głosowania. Zagłosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 961 w trybie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Ponownie pani wicewójt, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały, którą już w swoim sprawozdaniu sygnalizował pan wójt, w sprawie przejęcia zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 961 w trybie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Podstawę prawną pomijam. Uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym udziela się wójtowi gminy Bukowina Tatrzańska zgody na przejęcie od województwa małopolskiego funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej 961 od odcinka 0,15 km 7 plus 200 do odcinka 0,15 km 7 metr plus 400 na czas przygotowania zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej 961 w odcinku 0,15 7 plus 200 do odcinka 0,15 7 plus 400 w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz usunięciem kolizji z liniami w zakresie określonym w artykule 20 punkt 3 ustawy o drogach publicznych. Paragraf 2. Szczegółowe warunki przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 961 określone zostaną w porozumieniu w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 961 w trybie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Do zawarcia porozumienia upoważnia się wójta gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z artykułem 8 ust. 2a ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 11 wyżej wymienionej ustawy do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań, o których mowa w artykule 8 ust. 2a. Przedmiotowe zadanie dotyczące przejęcia funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej 961 od odcinka 015 7 plus 200 do odcinka 015 7 plus 400 na czas przygotowania zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej 961 w odcinku 0,15 km 7 metr plus 200 do odcinka 0,15 km 7 plus 400 w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Bukowina Tatrzańska polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz usunięciem kolizji z liniami w zakresie określonym w artykule 20 punkt 3 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z artykułem 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. W chwili obecnej ze względu na wzmożony ruch turystyczny w miejscowości Bukowina Tatrzańska, szczególnie w okolicach Ronda na Klinie, piesi narażeni są na szczególne niebezpieczeństwo podczas przejścia poboczem między
końcem istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej 961, a hotelem Harnaś. Zrealizowanie zadania pozwoli na docelowe poprawienie bezpieczeństwa pieszych. Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały uznaje się jako zasadne i celowe i bardzo proszę o jej podjęcie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Pan Przewodniczący Komisji Ekonomiki, proszę o opinię. Opinia Komisji Ekonomiki jest pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 961 w trybie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, proszę nacisnąć przycisk. Podaję wyniki głosowania. Zagłosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu utrzymania drogi wojewódzkiej 960 oraz drogi wojewódzkiej 961 na terenie gminy Bukowina Zaczańska na 4 sezony utrzymania. Poproszę panią wicewójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu utrzymania drogi wojewódzkiej 960 oraz drogi wojewódzkiej 961 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska na 4 sezony utrzymania. Podstawę prawną pomijam. Uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym udziela się wójtowi gminy Bukowina Tatrzańska zgody na przejęcie od województwa małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką 960 i drogą wojewódzką 961 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. Droga wojewódzka 960 to odcinek 10 km 0,0 metr do odcinek 0,1 km od odcinka 0 do 240 metr. Odcinek od 0,10 1 plus 194 do odcinek 0,10 4 plus 140. Odcinek od 0,20 km 0 metr do odcinek 0,20 90 metr. Odcinek 0,20 0 metr do odcinek 0,20 285 metr. Odcinek od 20 km 0 do 0,90 do 1,089 oraz drogi wojewódzkiej 961 na odcinku 15 km 7 metr 517,50 do odcinek 0,15 7 plus 657. Odcinek 15 km 7 plus 290 do 7 plus 517,50 w zakresie zimowego utrzymania chodników wraz z wywozem śniegu na 4 sezony zimowego utrzymania dróg 2022 na 2023, 2023 na 2024, 2024 na 2025 i 2025 na 2026. Paragraf drugi. Udziela się wójtowi gminy Bukowina Tatrzańska zgody na przejęcie od województwa małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką 960 i drogą wojewódzką 961 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. I tutaj ponownie droga wojewódzka 960 w odcinku 10 km 0 metr do odcinka 20 km 0 plus 200 w zakresie koszenia traw na 4 sezony letniego utrzymania dróg 2022, 2023, 2024 i 2025. Droga wojewódzka 960, odcinek od 20 km 0 metra do 20 km 5 plus 677. Odcinek 35 km 3 plus 415. 44 w zakresie utrzymania ronda na 4 sezony letniego utrzymania dróg na sezon 2022, 2023, 2024 i 2025. W paragrafie trzecim
Udziela się wójtowi gminy Bukowina Tatrzańska zgody na przejęcie od województwa małopolskiego zadania nieodpłatnego publicznego zarządzania drogą wojewódzką 960 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. Droga wojewódzka 960 odcinek 10 km 2 plus 796,50 do 2 plus 826,50 w zakresie czyszczenia nawierzchni i zimowego utrzymania nowo wybudowanych chodników. Paragraf 4. Środki finansowe na powyższe zadanie opisane w artykule 1 i 2 zostaną przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie corocznej dotacji celowej w łącznej wysokości 142 363,20 zł. Paragraf 5. Szczegółowe warunki przekazania środków i zasady rozliczania określone zostaną w porozumieniu w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania drogi wojewódzkiej 960 oraz drogi wojewódzkiej 961 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska na 4 sezony utrzymania. Do zawarcia porozumienia upoważnia się wójta gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z artykułem 8 ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 11 wyżej wymienionej ustawy do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań, o których mowa w artykule 8 ustęp 2a. Przedmiotowe zadanie dotyczy przejęcia zadania ograniczonego zarządzania drogami wojewódzkimi 960 i 961 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz letniego utrzymania dróg na 4 sezony, począwszy od 2022 do 2026 roku. Zgodnie z artykułem 19 ustęp 4 ustawy o drogach publicznych, zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Na zadania związane z wykonywaniem odśnieżania chodnika wraz z wywozem śniegu oraz koszeniem traw i utrzymaniem rond zostaną przekazane środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie corocznych dotacji celowych zatwierdzonych stosowną uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w corocznym planie rzeczowo-finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w łącznej wysokości 142 363,20 zł. Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały uznaje się jako zasadne i celowe. Szanowni Państwo, to jest kontynuacja tych zadań, które już tutaj gmina w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich wykonywała. Chodzi o te odcinki tutaj w Bukowinie Tatrzańskiej przy drodze wojewódzkiej, tak, w kierunku i przy drodze wojewódzkiej 960 i 961, czyli w kierunku Stasikówki i w kierunku Wierchu Porońca. Ten jeden nieodpłatny odcinek, o którym mowa w paragrafie trzecim, to rejon przejścia dla pieszych w okolicach Domu Ludowego. Tam na ten odcinek jest jeszcze ważne porozumienie, które było zawarte przy budowie, przy wykonaniu tej inwestycji. W związku z powyższym tutaj no troszeczkę na innych zasadach jest to regulowane. Dlatego bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję Panie Wicewójt. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Pan Przewodniczący Komisji Ekonomiki, proszę o opinię. Projekt uchwały zaopiniowanie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. To jest za podjęciem uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu utrzymania drogi wojewódzkiej 960 oraz drogi wojewódzkiej 961 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska na 4 sezony utrzymania. Proszę nacisnąć przycisk. Podaję wyniki głosowania. Zagłosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny punkt, ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Poproszę panią skarbnik, którą serdecznie witam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Podstawy prawne pomijam. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 782 991 złotych 49 groszy, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 782 399 złotych 49 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 494 093 złote 17 groszy, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 404 000 958 złotych 17 groszy, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 089 135 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian ustanawia się deficyt budżetu w wysokości 15 550 614 złotych 18 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 573 264 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 12 181 149 38 groszy i z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 w kwocie 734 931 zł. Paragraf 3. Zwiększa się przychody o kwotę 1 711 149 zł 38 groszy pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych i uzależnień w gminie Bukowina Tatrzańska zgodnie z załącznikiem 4. Paragraf 5. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie przystanków na drogach zarządzanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Dokonuje się zwiększeń w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1 089 135 zł zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały. W paragrafie 8 po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na rok 2022 wynosi dochody 78 799 938 zł 78 groszy. Wydatki to kwota 94 350 552 zł 96 groszy. Przychody to kwota 16 286 044 zł 38 groszy. Rozchody to 796 700 zł. Natomiast deficyt w wysokości 15 550 614 zł 18 groszy. Paragraf 9. W uchwale budżetowej gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2022 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 grudnia w paragrafie 8 po ustępie 1 dodaje się punkt A w następującym brzmieniu. Upoważnia się wójta gminy Bukowina Tatrzańska do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w
tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 10 i 11 zwyczajowo. Przechodzę do załącznika numer 1. Zgodnie z sentencją uchwały zwiększa się plan dochodów gminy roku 2022 w załączniku 1 o kwotę 3 782 991 zł 49 groszy. Na co składa się zwiększenie w dziale transport i łączność 3 355 681 zł. Jest to dotacja celowa na remont drogi gminnej w miejscowości Rzepiska. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 76 800 zł. Jest to również dotacja z funduszy pomocowych związanych z zakwaterowaniem uchodźców na terenie naszej gminy. Dochody w dziale 756 zwiększa się dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej związane z ich poborem, czyli wpływy z podatku od działalności gospodarczej zwiększenie 34 tysiące i wpływy z tytułu grzywien i mandatów i różnych i innych kar 4500. W dziale różne rozliczenia zwiększa się kwotę 41 367 zł, co składa się z darowizn kwota 2100 zł, czyli darowizny na rzecz uchodźców od naszych mieszkańców gminy Bukowina Tatrzańska i kwota 39 267 zł, jest to subwencja, dotacja związana z pobytem dzieci z Ukrainy w naszych szkołach. Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 193 320 zł. Związane to jest dotacją na zadanie Poznaj Polskę, o której tutaj wójt wspominał wcześniej w swoim wystąpieniu, to jest 125 tysięcy dotacja celowa, natomiast 68 320 zł są to darowizny rodziców na cel tych wycieczek Poznaj Polskę. Ochrona zdrowia, zwiększenie 80 zł na dofinansowanie zadania związanego z punktem szczepień, czyli dojazd podopiecznych do punktów szczepień związanych z COVID. Pomoc społeczna, zwiększenie 2434 zł, to jest na posiłki dla uczniów z Ukrainy, jak i również pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, czyli zwiększenie 49 200 na jednorazową wyprawkę 300 dla tak zwane 300 dla uchodźców również z Ukrainy. Kultura fizyczna, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu 12 500 na zadanie już pływa. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 3109 zł 49 groszy, to są wpływy z różnych dochodów, a konkretnie to jest zwrot podatku VAT za rok 2021 z tych odnawialnych źródeł energii, które zadanie gmina realizowała w ramach gmin z naszego województwa małopolskiego oraz wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, to jest kwota 10 tysięcy, jest to kwota związana z odpadami komunalnymi, śmieciami. Tak by wyglądał załącznik numer 1. Załącznik numer 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w roku 2022. I tak środki te po stronie dochodów, które zostały otrzymane, jak i nadwyżki z tamtych lat planuje się przeznaczyć na
Dział transport i łączność 3 392 216 złotych 43 grosze związane z remontem, co już wspomniałam, drogi gminnej w Rzepiskach, jak również wydatki w wysokości zwiększenie 36 535 złotych 43 grosze znowu jest związane z przystankami na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, czyli są to środki z nadwyżki z lat 2021 z roku. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o 76 800 zł związane z zakwaterowaniem uchodźców. W dziale 753 zwiększenie o 50 351 złotych 79 groszy związane z wypłatą ekwiwalentów czy inkasentom. W dziale 801 oświata i wychowanie 232 587 zł i jest to wydatki na zwiększenie dla uczniów Ukrainy 39 267 zł, natomiast 193 320 zł jest związane z zadaniem Poznaj Polskę. Ochrona zdrowia, czyli tutaj zostaje wprowadzona kwota 1 674 693 zł 95 groszy. Są to środki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które po prostu są z roku 2021 niewykorzystane, jak i również tutaj w tej pozostałej działalności w tej kwocie jest 80 zł na punkt szczepień. Pomoc społeczna, to tutaj wprowadzamy te środki dla uchodźców 2434 zł i 49 200 zł. Czyli to dodatek jednorazowy 300, jak i na dożywianie dzieci w szkołach uchodźców. Do domu ludowego dotacja w wysokości 3310 zł na monitoring, remont monitoringu. To też wójt w swoim wystąpieniu o tym wspomniał. W dziale kultura fizyczna zwiększenie do naszego centrum sportu o 12 500 na realizację tego zadania nauki pływania. Tak by wyglądały wydatki, załącznik wydatków. Załącznik w planie przychodów, czyli tutaj oczywiście zwiększają się nam dochody, zwiększają się nam wydatki, zwiększają się nam przychody o te środki niewykorzystane z roku 2021, no i zwiększa się nam deficyt budżetu. To tak jak już w sentencji uchwały odczytałam, jak i również pozostałe załączniki, gdzie są w nich szczegółowe zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Pan przewodniczący komisji, jak nie proszę o opinię. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. To jest za podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Proszę nacisnąć przycisk. Podaję wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejny punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2022-2031. Ponownie poproszę panią skarbnik. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku ze zmianami wprowadzonymi
przed chwilą w budżecie gminy na rok 2022. Niezbędne są również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2022-2031. I tak, podstawy prawne pomijam. Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje. W paragrafie 1 dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2022-2031, zmienionej uchwałą z dnia 17 marca 2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2022-2031 w ten sposób, że dotychczasowa tabela wieloletnia prognoza finansowa załączona do uchwały tej 17 marca 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały. W paragrafie B, w podpunkcie B, paragrafie 1, dotychczasowy wykaz przedsięwzięć załączony do uchwały również 17 marca otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały. Paragraf 2 zwyczajowo i paragraf 3 również zwyczajowo. I tak, właśnie ta tabela numer 1, tutaj zmieniamy tylko w tej tabeli, to są zmiany kosmetyczne, czyli zwiększamy dochody i wydatki zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, czyli zgodnie z wcześniej podjętą zmianą w budżecie gminy, czyli tutaj tylko w roku 2022. Natomiast w tabeli numer 2 dodajemy jedno przedsięwzięcie związane z właśnie z zadaniem, które będzie realizowane w roku 2023, a mianowicie jest to wykonanie dokumentacji projektowej do drogi wojewódzkiej 960 na odcinku tutaj w Bukowinie, w miejscowości Bukowina Tatrzańska. Oczywiście związane to jest z bezpieczeństwem mieszkańców. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Pan przewodniczący komisji kierownik, proszę o opinię. Projekt uchwały jest zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. To jest za podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2022-2031. Proszę nacisnąć przycisk. Podaję wyniki głosowania. Za głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej. Pan dyrektor Tomala, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni państwo. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie zmiany statutu gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej. Podstawy prawne pomijam. Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr 17/158/2020 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej w następujący sposób. Punkt pierwszy. W paragrafie 5 punkcie 2 załącznika zaktualizowano podstawy prawne, które pomijam. Punkt 2. Paragraf 9 punkt 2 załącznika otrzymuje brzmienie.
Sekcjami zarządza dyrektor, który może powołać kierowników do kierowania sekcjami. Punkt trzeci. Paragraf 9, punkt 4 załącznika otrzymuje brzmienie: wobec pracowników GZK w Bukowinie Tatrzańskiej czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bukowina Tatrzańska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Pan Przewodniczący Komisji Ekonomiki, proszę o opinię. Komisja Ekonomiki pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. To jest za podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej. Proszę nacisnąć przycisk. Podaję wyniki głosowania. Zagłosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję. Punkt 11. Wolne wnioski, informacje. Proszę bardzo, pani wicewójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja tylko dwie rzeczy króciutko. Pierwsza rzecz to dzisiejsza sesja w znacznej części była poświęcona pomocy uchodźcom z Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję za podjęte uchwały, ale również serdecznie dziękuję i Państwu Radnym, Państwu Sołtysom i wszystkim mieszkańcom i pracownikom Urzędu Gminy, którzy włączyli się w pomoc. Tak jak już wspomniałam wcześniej, to jeszcze nie koniec, to dopiero początek. Mieszkańcy Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, pewnie przynajmniej do czasu, aż ustaną działania wojenne, z nami zostaną i tej naszej pomocy i tego naszego wsparcia będą nadal potrzebować. Stąd już dziękuję za to, co za nami, ale również proszę o to, żeby no tutaj mieć w pamięci to, że ta wojna za naszą wschodnią granicą dalej trwa i ludzi potrzebujących również i na terenie naszej gminy nie brakuje. A drugi temat, druga informacja. W piątek jest organizowana akcja sprzątania gminy Bukowina Tatrzańska. Szczegółowe informacje co do tego wydarzenia, złe słowo, ale do tej akcji, będą udostępnione na stronie internetowej i na naszym Facebooku, ale pokrótce, z rana poprosimy o włączenie się do akcji. To jest ogólnopolska akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji, uczniów naszych szkół, rzecz jasna w ramach ich możliwości i żeby to było bezpiecznie, ale żeby już od małego uczyli się tego, że papierek trzeba podnieść. Natomiast chcielibyśmy też zorganizować akcję sprzątania naszej gminy po zimie, bo jak jeździmy koło dróg, wszyscy widzimy, jak to niestety wygląda z kulturą osobistą ludzi, którzy te śmieci zostawiają. Dyskutować trudno, ale chodzi o kwestię tego, żeby spróbować to posprzątać. O godzinie 15, przepraszam, planujemy rozpoczęcie akcji, a zakończenie o godzinie 18. Proszę tutaj również naszych szanownych mieszkańców, którzy i nas dzisiaj słuchają, ale również no, Poczta Pantoflowa też robi swoje, żeby tą informację przekazać dalej i poprosić swoich bliskich, czy bliższych, czy dalszych sąsiadów, znajomych o to, żeby wspólnie do tej akcji się przyłączyć. Apelujemy o to, żeby posprzątać wokół własnych domów. Te najbliższe ulice to nie jest kwestia sprzątania całej gminy, kwestia tego, że każdy musi wybrać jakiś ogromny odcinek i go posprzątać. Jeżeli każdy z mieszkańców posprząta to, co ma w zasięgu własnych oczu,
to myślę, że po tej akcji nasza gmina będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj również, korzystając z obecności pana dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego, bardzo proszę o włączenie się do tej akcji, o to, żeby w miarę sprawnie, w momencie, kiedy te worki koło dróg się pojawią, zostały zabrane, żeby no nie było, zwierzątka też są u nas i to niekoniecznie albo całe szczęście, nie tylko na łańcuchach. I chcemy posprzątać w piątek, no chcielibyśmy całą gminę. Jak się uda, to też zależy od chęci, woli wszystkich Państwa i o tą pomoc serdecznie Państwa proszę. Dziękuję Pani Wicewójt. Są jeszcze jakieś wnioski, informacje? Nie widzę. Punkt 12, zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 41. sesji Rady Gminy Bukowina-Tańska w kadencji 2018-2023. Dziękuję za przybycie. Życzę miłego popołudnia.